chcemy dowiedzieć się, co zostało zrobione z naszą ulicą, dlaczego został przeznaczony przetarg. Z tej ulicy nie tylko my korzystamy, to nie tylko nam ta ulica jest. Ta ulica, z tej ulicy dojeżdżają ludzie i do ulicy Mikołaj Cicha, i do Krasnojarzu, i na działki. No i dalej jak jesteśmy, to nie wiemy co w tej sprawie. A po drugie, ulica nie ma. I z wyjściem na ulicę do Tosa. To ja. Dlatego poproszę może pana burmistrza o zabranie głosu w tej sprawie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, szanowni goście, drodzy mieszkańcy, przedstawiciele mieszkańców ulicy Dąbrowskiego. Na wstępie chciałbym serdecznie powitać wszystkich i poinformować, że w dniu dzisiejszym pani burmistrz Sokółki, pani Ewa Kulikowska uczestniczy w ważnych spotkaniach. Spotyka się z organami z Rynku Województwa Podlaskiego, zarządem w ciągu dnia o godzinie 14.00. Uczestniczy już w tej chwili w posiedzeniu Komisji Finansów. O godzinie 15.30 będzie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Silniku Województwa Podlaskiego, reprezentując w tych gremiach ważne żywotne interesy gminy Sokółka. Wracając do zadanego pytania, przypominam, że na poprzedniej sesji pani burmistrz zgłosiła do załącznika inwestycyjnego, przeznaczając kwotę, ja dobrze pamiętam, 150 tysięcy na przebudowę skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem Mikołajczyka do ostatnich doli, linii zabudowy do ostatnich doli. To jest odcinek, tego dobrze pamiętam, 161 metrów. Z tej racji, że część radnych miała po prostu inne zdanie, część tych środków została przesunięta, a w to miejsce wróciła kwota bodajże 50 tysięcy z miejsc kółki. My, ponieważ były różne koncepcje, między innymi ograniczenie tylko do przebudowy w postaci wykonania tego skrzyżowania z płytki bez przebudowy sieci. Ja przypominam, że tam jest bardzo problematyczny odpływ kanalizacji deszczowej, że w tym miejscu tworzy się przed Mikołajczyka po lewej stronie za stoisko. Proponujemy, aby wykonać to całościowo. Czy tak szczupu w środkach finansowych nie jest to możliwe? Niemniej, skoro ta pozycja znalazła się w budżecie, ogłosiliśmy przetarg. Otwarcie oferty, o ile dobrze pamiętam, będzie 21. I myślę, że Rada zadecyduje, przy czym to wydaje się na to, chwilę te 50 tysięcy to jest bardzo dalece niewystarczająca kwota. Niemniej jednak to Rada zadecyduje, czy będziemy powtarzać przetarg, czy zwiększy to dofinansowanie. Także na tą chwilę myślę, że informacyjnie będziemy mieli, czy będą oferenci, jaki to jest rząd wielkości, jakich środków jeszcze powinniśmy w budżecie gminy Sokółka szukać. Wspólnie Rada Miejska z panią burmistrz. Dziękuję. Ja jeszcze mówię, że tylko sąsiad na rogu mieszka, ja go kilka razy w roku zalewa. Przez tych x lat do tyłu. Straż pożarna przejeżdżała, wypompowała wodę. Nie dało skutków, przyjechali rów, wypowali. Tego na wsi nie ma coś takiego. No właśnie, o nie ma. Pan przewodniczący pozwoli. Szanowni Państwo, środki w budżecie gminy Sokółka, jak w budżecie każdej gminy, poza szczególnymi sytuacjami, nie są środkami znaczonymi. Ogólnie są przeznaczane z budżetu, chyba że to jest konkretny wniosek, czy na przykład środki alkoholowe, czy inne, które tylko dla określonego typu zadania można przeznaczyć. Natomiast środki inwestycyjne, jeżeli nie było tutaj wniosku, a w tym przypadku nie było, są to środki własne z budżetu gminy Sokółka.